Proszę pana, ja jako obywatel i artysta obserwuję rzeczywistość i od, jak pan zauważył, od kilku lat nie pracuję w telewizji polskiej. A nie musiałem tego zrobić. No jednak stamtąd odszedłem zgodnie ze swoimi przekonaniami, ponieważ mam już dużo lat. Mam jeden organizm, czyli mam jedną twarz, jeden kręgosłup i wielu, wielu przyjaciół, którzy będą podawali mi rękę. Czy wyobraża pan sobie, że na rynku pozostanie tylko przekaz, który dzisiaj jest w TVP? Nie, to w ogóle nie ma mowy. Nie ma takiej opcji, ponieważ już, jak pan wie sam doskonale, sygnał już będzie mógł być nadawany z Holandii, więc to się nie da. Tego już pewnych rzeczy się nie da zrobić. To nie jest takie proste, tak myśli pan Kurski, czy inny też pan J. Kaczyński. To nie te czasy, że można przekręcić kurek i zakręcić wodę, albo wyłączyć internet, albo wyłączyć telewizję lub radio. Można próbować. No i są staty radiowe, które są wyłączane w sensie mentalnym i artystycznym, jeśli chodzi o przekaz. I to widzimy na rynku, których stacji się słucha, które niestety zniknęły, które były kultowe. Dużo rzeczy właśnie w ten sposób zniknęło z naszego życia. A zaczynało się od koni w Janowie. No i tak dalej. Ja nie chcę tego wymieniać. Kiedyś szukałem tego w internecie. Już jest kilkaset takich punktów, gdzie można powiedzieć, że to krojenie kiełbasy, plasterek po plasterku, plasterek po plasterku. Ale to jest wszystko do czasu. To jest wszystko do czasu. Nic nie jest na zawsze, pamiętajcie. Ja was, drodzy państwo, serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału przyambitni.pl.